TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Kolejny mecz, gdzie tracimy bramkę w końcówce. Wydaje się, że wszystko pod kontrolą, wygląda to dobrze. Prowadzimy, no i coś się dzieje w końcówce. No, teraz ciężko to powiedzieć, musimy się zastanowić w szatni, co tu zrobić, no, bo to jest, nie wiem, brak koncentracji, no, albo faktycznie, tak pan powiedział, jakiś fatum, bo no, no, to jest niemożliwe. Niemożliwe, co się dzieje, naprawdę. Faktycznie, no, też mamy okazję, żeby, jak to się mówi, zabić ten mecz. Zdobyć bramkę i mieć ten spokój. Też miałem dobrą okazję, zmarnowałem. No i niestety, znowu mamy jeden punkt, no ale to smakuje w tym przypadku jak porażka. No wiadomo, dwa dni, ale jednak ten trener starał się przekazać to co chciał, tą swoją filozofię i no musimy pracować, tak jak pan powiedział, dwa dni jeszcze to jest za wcześnie, ale będziemy, myślę, z czasem wyglądać coraz lepiej. Mówię, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo wszystko jest ustalone przy stałych fragmentach i w tej końcówce powinniśmy jeszcze bardziej być uczuleni i skoncentrowani, a przeciwnik za łatwo doszedł tej sytuacji, zupełnie niekryty. No tak mówię, w ostatniej minucie, gdzie no mamy te trzy punkty tak bardzo dla nas potrzebne, tak blisko i no i mamy tylko punkt. Jesteśmy bardzo rozczarowani. No na pewno z mojej strony nie jestem ani zadowolony, ani z naszej gry, tym bardziej w pierwszej połowie, ani z wyniku na pewno. No na pewno. Szukamy powodu tego, że kiedy jest wynik otwarty, kiedy albo nie przegrywamy, albo nie wygrywamy, no gra nam się nie kleje. No na pewno gdzieś to trzeba poszukać gdzieś tak w strefie mentalnej. Będziemy na tym na pewno pracować, ale na pewno dzisiaj ruch zdecydowanie lepiej wyglądał pod względem przeciwnik na pewno niż w wcześniejszych meczach, ale to nas nie usprawiedliwia, bo na pewno pierwszą połowę zagraliśmy fatalną, także tutaj na pewno będę miał bardzo duże pretensje. Dziękuję. Pidemy para pola chronia się co to atlima. Mówi, że jest bardzo, bardzo dużo czasu siedzi w piłce nożnej. Διαπιστώνω κάθε αρκετές φορές ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει λογική. Że często się zdarza tak, że piłka nożna nie ma, widać, że nie ma logiki w piłce. Είχαν πολλές συγκυρίες μέσα στο παιχνίδι. Mieliśmy dużo sytuacji w tym meczu. Χάνουμε δύο ποδοσφαιριστές στο ημίχρονο. Τρατήμε δύο ζαβονίκους в часе первых 45 минут. Και με ένα σκορ που βλέποντας τις κλασικές ευκαιρίες που είχαμε ήταν πρέπει να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίς. Κιέντε προβαδιλίσουμε 2-0, повинніśmy strzelić trzecią, czwartą bramkę i skończyć ten mecz po prostu prędzej. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η προσπάθεια των παιδιών ήταν... Είμαι zadowolony z zaangażowania i to co drużyna, że starała się w tym meczu pokazać się jak najlepszej strony. Αυτό μας δίνει, εμένα μου δίνει την ελπίδα ότι τη συνέχεια θα είναι καλύτερη. Daje to trenerowi, że jutro będzie na pewno lepsze. Αυτό. Postawa w dzisiejszym meczu drużyny daje mu nadzieję, że w następnych meczach będzie lepiej. Αρχίζω και γνωρίζω την ομάδα καλύτερα, θα το γνωρίζω καλύτερα. Z dnia na dzień będzie znać lepiej drużyny. Θα με γνωρίζουν εμένα καλύτερα, είπα. Δουλειά, το σκεφτικό και τα λοιπά και έχω την ελπίδα ότι θα πάμε όντως. Είναι το όσο μου είπε, λέει, poznają zawodnicy trenera, co oczekuje na boisku, jeszcze bardziej to poznają i jest pewny, że z meczu na mecz ta drużyna będzie jeszcze lepiej grała. Τώρα εδώ στα δύσκολα θα δείξουμε τα δόντια μας. Πρέπει. Αυτή η τρόπια σιτουάσια, όπως είμαστε, musimy być razem. Αυτά.